senatorów pragnie zadać takie pytanie. Pani senator Alicja Chybicka. Proszę bardzo. Do którego od razu pani senator? Ja bym proponowała, żeby panowie do pana senatora odpowiadali z miejsca. Jeszcze proszę, żeby nie trzeba było krążyć między mównicą. Proszę bardzo. Do pana senatora Zdrojewskiego na początek. Panie senatorze, ta ustawa jest skandaliczna również dlatego, z mojego punktu widzenia, że ona przynosi ogromną szkodę i psuje dobrze funkcjonujący system edukacji dzieci przewlekle chorych. I nie mam tu na myśli tylko dzieci chorych na nowotwory, ale także na inne choroby, szczególnie w jednostkach takich jak Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Matki Polki, jak no choćby Przylądek Nadziei, gdzie dzieci są z całej Polski, w związku z czym rejonizacja nauczania zdalnego nie jest możliwa. Zniesienie egzaminów zdalnych to jest kolejna paranoja tej ustawy. Czy była na ten temat jakaś dyskusja? Bo no, wydaje mi się, że to jest samo to już powoduje, że ta ustawa powinna być odrzucona w całości i nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani senator. Dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście odbyła się dyskusja także na temat zajęć wykonywanych poza szkołą, czyli tych zajęć domowych. Mniej mówiliśmy o zajęciach wykonywanych czy realizowanych w szpitalach z jednego głównego powodu, że do roku 2015-16 w tych 3000 uczniów właśnie takie dzieci dominowały. Ale teraz, jak mamy już blisko 30 czy nawet ponad 30 tysięcy, to one już tak nie dominują. Ta grupa, można powiedzieć, jest w miarę stała. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Ta ustawa nie likwiduje możliwości realizacji zadań poza szkołą, ale bardzo je utrudnia. System biurokratyczny wprowadzony w tej materii zniechęci według mojej oceny ponad 50% obecnie korzystających uczniów z tego systemu, z tego, aby w tym partycypować i wyeliminuje, i tu pani senator ma najważniejszy punkt racji, wyeliminuje wszystkie przypadki nagłe. Czyli na te, na które trzeba reagować. Dziecko zachorowało, znalazło się w szpitalu, znalazło się w systemie opieki zdrowotnej, to utrudnienia biurokratyczne w tej materii będą najbardziej bolesne. Dziękuję bardzo. Pan senator.